Zosia i witam Was na pierwszym w tym roku wspólnym openingu kalendarza adwentowego od firmy The Body Shop. Bardzo się cieszę, że okres kalendarzy adwentowych powoli się rozpoczyna. Wiem, że jest końcówka sierpnia, ale już w niektórych sklepach i stacjonarnych, i sklepach online możemy znaleźć kalendarze adwentowe. Kalendarz, który będziemy dzisiaj wspólnie otwierać, kosztował niecałe 500 zł. Ile kurwa? W sklepie stacjonarnym jeszcze była możliwość kupienia innego kalendarza, który był droższy o 150 zł. 650 zł za kalendarz adwentowy to już się wydaje mi troszeczkę za dużo, dlatego postawiłam na ten tańszy, ale w tamtym roku najtańszy kalendarz od firmy The Body Shop kosztował 300 zł, więc ten przeskok cenowy jest dosyć spory. No ale uwielbiam firmę The Body Shop, dlatego postanowiłam, że właśnie kupię sobie ten troszeczkę tańszy kalendarz. Zobaczmy więc, co znajdziemy wewnątrz tego pięknego pudełka. W kalendarzu mamy 25 pudełek, które pochowane są w szufladach. Pudełko pierwsze mamy w drugiej szufladzie. I co to będzie? I mamy chyba jakiś krem do rąk? Tak, mamy krem do rąk z masłem Shea. A jaki zapach to jest? Zaraz sobie zobaczymy. Uwielbiam te kremy od firmy The Body Shop właśnie do rąk. Bardzo fajnie nawilżają skórę. No i przede wszystkim właśnie na ten okres teraz jesienno-zimowy tym bardziej. Naprawdę, kiedy je używałam właśnie w trakcie zimy, naprawdę ta skóra była zupełnie inna. Nie pękała mi, była właśnie taka cały czas nawilżona, natłuszczona, więc bardzo fajne są te kremiki. Polecam Wam. I nie, to jest taki po prostu zwykły zapach masła Shea, ale on jest tak przyjemny i szybko krem się wchłania. Numerek drugi już widzę. I co to będzie? O! I mamy... to jest taka ochronna pomadka do ust, tak mi się wydaje. Czemu to liżesz? Jest to pomadka z awokado do ust. Bardzo fajnie. W trakcie właśnie jesieni i zimy bardzo dużo używam tego typu właśnie produktów do ust, bo one bardzo fajnie nawilżają te usta, one tak nie pękają wtedy. Pomadka jest ok, jest przyjemna. Nie ma jakiegoś szczególnego zapachu. Ok. I trójka. Gdzie jest trójeczka? Może trzecia szuflada? A nie, chyba widziałam. Tak, tutaj w drugiej była. Bardzo fajne jest to z tymi szufladami. O, jakie ciężkie! Mamy dzisiaj pomocnika do otwierania. I mamy jakiś żel pod prysznic. Tak, żel pod prysznic o zapachu truskawki. W tamtym roku też był żel o zapachu truskawki. I w ogóle właśnie, pomimo tego, że cena tego kalendarza jest wyższa, to chciałam Wam powiedzieć, że w tamtym roku te wszystkie płyny do mycia były o mniejszej pojemności. Tutaj to opakowanie żelu pod prysznic jest większe niż w tamtym roku. W tamtym roku tamte kosmetyki były jak próbki, więc tutaj jest bardzo fajne to, że te kosmetyki są po prostu większe. No, truskawka pięknie pachnie i ja pamiętam właśnie ten żel pod prysznic tamtego roku, więc bardzo się cieszę. Najszybciej z The Body Shop wykorzystałam właśnie z tego kalendarza wszystkie żele pod prysznic. I czas na czwórkę. Tutaj jest czwóreczka. Co to jest? Coś dziwnego. I co to jest? Jakaś tkanina. Do czego to jest? Zaraz mi to otworzymy. Ale no, ciekawsze są te rzeczy niż w tamtym roku. Zaskoczyli mnie. Jakaś ściereczka, po prostu ściereczka. Fajne są właśnie tego typu ścierki, kiedy robimy sobie demakijaż i tak delikatnie chcemy tą skórę osuszyć. Czas na numer 5. Wszystko na razie jest z tych szuflad właśnie z tej pierwszej i z tej drugiej. No mówię Wam, na pewno tam na tej trzeciej szufladzie są te najcięższe rzeczy. Pod numerem 5 mamy masło do demakijażu rumiankowe. To jest dla mnie nowość, bo do demakijażu używam najczęściej po prostu płynów micelarnych, a nie takich masełek. Bardzo ciekawe. Zaraz sobie zobaczę, jak to pachnie. Dajcie znać, czy Wy używaliście kiedyś takich masełek właśnie do makijażu. Nie wiem, jak to ma działać. Co to, z wodą po prostu sobie jakoś rozcieńczamy i taka pianka powstaje? No ciekawe. Taki delikatny
delikatny zapach, przyjemny, więc fajnie, bo jeżeli by tak mega pachniało to rumiankiem, to chyba bym się, żeby to zapychało skórę, więc to by było średnie. A tutaj jest taki delikatny, naprawdę przyjemny zapach, więc chętnie przetestuję. Ciekawe. A pod numerem 6, duże opakowanie, ale coś lekkiego. Co tam mamy? Wiem, co mamy. Maskę w płacie. Super. Ja uwielbiam te maski od The Body Shop właśnie. Pierwszy raz testowałam te maski w tamtym roku. Jak otworzyłam ten kalendarz adwentowy, właśnie tam była maska z witaminą C i z witaminą E. Bardzo fajne maseczki, świetnie nawilżają tą skórę, nie zapychają jej, naprawdę. I tutaj mam maskę z aloesem, więc tym bardziej jestem mega zadowolona, bo aloes tak wycisza tą skórę, fajnie ją nawilża. No, świetne, naprawdę. Więc mamy pierwszą maseczkę w kalendarzu i zobaczmy, co będzie dalej. A pod numerem 7, coś nam już wypada z numerku 7. Pod numerem 7 mamy peeling do ciała. Zawsze jak widzę peelingi do ciała, to po prostu cieszę się jak małe dziecko. Uwielbiam peelingi. Ta skóra potem jest tak właśnie fajnie wygładzona, nawilżona. Tutaj jest to o zapachu róży. I też w tamtym roku miałam z kalendarza The Body Shop żel. W tamtym roku miałam żel do ciała, a w tym roku peeling. Bardzo fajnie. Muszę sobie przypomnieć ten zapach, ale już czuć naprawdę, jak otworzyć ten kalendarz, nie czuć aż tak tych wszystkich kosmetyków, ale jak otwiera się te pudełka, to od razu właśnie te zapachy się unoszą. Bardzo ładnie pachnie. Numerek 8, duże opakowanie, ale na razie najlżejsze. I mamy gąbkę do ciała. W tamtym roku też była gąbka, ale wydaje mi się, że była mniejsza. Niby takie właśnie typowe zapychacze w kalendarzach adwentowych, jak ta gąbka i ta ściereczka, którą już widzieliście, ale jak na zapychacze, to i tak bardzo fajne rzeczy. Uważam, no lepsze niż na przykład, nie wiem, puste pudełeczko w tamtym roku w Douglasie było w kalendarzu adwentowym. To był hit po prostu. Numerek 9. I pod numerkiem 9 mamy jakiś krem? Chyba jakiś krem, co to? Maska! Maska do twarzy? O, proszę bardzo, nawet nie wiedziałam, że mają tego typu też produkty. Bardzo fajnie, z węglem bodajże. Tak mi się wydaje, że z węglem. Jest to maska, którą nakładamy od 5 do 10 minut, później ją zmywamy, czyli taka oczyszczająca, fajna dla skór tłustych, mieszanych, ale po lecie dla normalnych i suchych tak samo, fajnie. Każdej skórze przyda się oczyszczenie po lecie. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. W ogóle sporo opakowanie. Dobra, wygląda jak glinka zielona. Ciekawie to wygląda. Ale bardzo ładnie pachnie i nie pachnie jak glinka zielona, bo te glinkowe maski dziwnie pachną, a ta naprawdę, no, bardzo fajnie. Więc, no, kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła w tym kalendarzu adwentowym, naprawdę. W tamtym roku było pełno różnych żeli do mycia ciała, kilka było, może jeden peeling, i były kremy do rąk. To było po prostu najwięcej tego w kalendarzu, a w tym roku? Ciekawe. Numerek 10 chyba był w ostatniej szufladzie, tak. Jezu, jakie spore pudełko. Kawał potężnej anakondy. Mega ciężkie pudełko. I co w nim jest? Też bym chciała to wiedzieć, już wam mówię. Naprawdę coś dużego. Szampon. Wow. Ale numer, ale duża pojemność. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Mega. I jest to szampon regenerujący do włosów suchych. No więc bardzo fajnie teraz właśnie. Poleciłam strasznie suche włosy. A jak pachnie? I zapach masełka Shea będzie, czyli tak samo jak był tamten balsam. Bardzo ładnie pachnie. Tak samo delikatnie, więc fajnie, ale no... Jestem, no wow, jestem pod wrażeniem, że jest coś tak dużego w tym kalendarzu adwentowym. Bardzo fajnie. Ok, czyli numerek już 10 za nami, czas na numer 11. I co mamy pod numerkiem 11? Żel do mycia ciała o zapachu awokado. No, bardzo fajnie. I taki, no, taki normalny zapach, ale bardziej jednak lubię te kwiatowe od The Body Shop. To awokado, w tamtym roku w ogóle nic nie było z awokado. A tutaj, mieliśmy teraz co? Balsam do ust awokado, to okej, okay, ale jako żel wolałabym jakiś bardziej kwiatowy, ale kolejny żel do przetestowania. Może jak będę się myła pod wpływem wody, jakiś inny zapach troszeczkę będzie niż taki bezpośrednio z butelki. Numerek 12, trzecia szuflada.
jakiś peeling, tak wygląda, albo znowu masełko, takie opakowanie o zapachu mango. W tamtym roku miałam też właśnie balsam do ciała, znaczy masło do ciała o zapachu mango. Chyba najładniejszy zapach z tamtego roku, bardzo fajne masełko. W ogóle te masła od The Body Shop troszeczkę bałam się tamtym roku, jak je stosowałam, że będą strasznie tłuste i nie będą tak szybko się wchłaniać jak balsamy, a tak nie jest. Naprawdę smarowałam się nimi do momentu, aż wszystkie wykończyłam i bardzo fajnie się wchłaniają. No to jest przyjemny zapach mango, no pięknie pachnie, naprawdę. Moje ulubione masełko. I mówię Wam, szybko się wchłaniają, więc jeżeli szukacie dobrego masła do ciała, to polecam właśnie te. Przed nami numer 13. Na ten moment nie jestem do końca pewna, czy ten kalendarz może być mega okazją. Może w dalszej części openingu będą jakieś mega fajne rzeczy. Zaraz to sprawdzimy. Jako prezent jak najbardziej tak, ale dla nas, czy to będzie jakaś okazja kupienia tego kalendarza za tą cenę? Na razie nie jestem tego pewna, ale zobaczmy sobie numer 13, który jest może w drugiej szufladzie. Tak! W końcu mi się udało! Znalazłam numer za pierwszym razem. Okej, okay, numer 13 i coś ciężkiego i obstawiam, że jest to żel pod prysznic. I co to jest? I że jest żel pod prysznic o zapachu mleka migdałowego. Zaraz zobaczymy, pewnie taki delikatny zapach. No, ja lubię zapachy migdałowe, właśnie żele, mleczka i tak dalej. To są przyjemne, fajne, delikatne zapachy, więc okej, okay, mamy żel pod trzynastką. Zawsze czekam na numer 24, 25, bo tam powinien być po prostu mega, mega jakaś rzecz, ale zobaczymy sobie na razie numer 14. Co to jest? Opaska do włosów. Bardzo fajnie, no opaski do włosów zawsze się przydadzą, ale no... No dobra, no, niech będzie. Niech będzie, już nie narzekajmy. Jest taka właśnie, to są takie liście, śnieżynki. Ma być taki klimat świąteczny, kolor zielony z białym, taki świąteczny vibe, no ale dobra, niech już będzie, przechodzimy dalej, nie ma co o tym gadać. Czyli tak, numerek 14 za nami, lecimy do numeru 15. I numerek 15 mamy tutaj. I mamy tutaj maskę z kofeiną. Bardzo proszę, to jest ciekawe akurat. Maski, więcej jest w ogóle masek w tym kalendarzu adwentowym, to mnie bardzo cieszy. Mamy już jedną w płacie, mamy jedną właśnie w takim opakowaniu i ta jest z kofeiną, więc bardzo fajnie. No kofeina pobudza nam drenaż, ta skóra jest bardziej rozjaśniona. Jak macie cienie, to polecam Wam właśnie na cienie pod oczami kofeinę, bardzo fajna, fajny składnik. Bardzo ładna jest ta maska. No, pachnie kawą, taką, no, hardkorową kawą i ma ziarenka, więc bardzo fajnie. No super. Numer 16. Pod numerem 16 mamy mydło. Nie warto było, kurwa. Czy to jest mydło na pewno? Tak, mydło do twarzy i ciała. Ciekawe. Ja nie lubię tego typu produktów, które są i do twarzy, i do ciała, bo te jednak składniki w tych kosmetykach powinny być zupełnie inne. Na przykład te do ciała mogą bardziej zapychać skórę na twarzy. No nie, ja nie lubię tak łączyć, ale myślę, że do ciała jak najbardziej użyję. I jest to o zapachu mleka migdałowego, tak samo jak był chyba żel do ciała. Bardzo ładnie pachnie. Fajnie, do ciała chętnie użyję, do twarzy nie. I teraz przed nami numerek 17. I numerek 17, która szuflada? Druga. Obstawiam żel. I mamy żel pod prysznic, tak. O zapachu grejpfruta. W tamtym roku było pełno produktów o tym zapachu i był żel, było chyba też masełko do ciała, więc sporo tego wszystkiego. I tak. On tak specyficznie pachnie, ale w momencie, kiedy myłam się i troszeczkę on się rozcieńczył z wodą, ten zapach był lżejszy, bo to jest taki naprawdę dosyć ostry zapach, ale okej. Serio, najszybciej wykorzystałam w tamtym roku żele pod prysznic. Teraz numerek 18 i coś lekkiego, oby nie kolejna jakaś opaska do włosów.
O, maska do twarzy. Kolejna maska do twarzy z witaminą C. Super. W tamtym roku też była ta maska właśnie w kalendarzu adwentowym. Bardzo fajna, bardzo nawilża tą skórę, więc super. Mamy dwie maski. W tamtym roku też były dwie. Ciekawe, czy to koniec masek w płacie, czy będzie jeszcze jakaś jedna. I numerek 19. Sporo opakowanie, jak maska wygląda. Z awokado i to jest... peeling do ciała o zapachu awokado i jest taki zielony. Super to wygląda, z jakimiś takimi właśnie drobinkami. No jak peeling w sumie. Jest z drobinkami. Ale ładnie pachnie, naprawdę. Ten żel był taki średni zapachu. Balsam do ust był taki, no jak balsam do ust, był ok, taki neutralny, delikatny. Ale to przepięknie pachnie, naprawdę. Peeling fajny. Teraz numerek 20. Żel znowu? Chyba żel. Tak, żel o zapachu różanym, tak samo jak peeling do ciała. Peeling do ciała bardzo fajny był, w tamtym roku go miałam, tak samo był żel, też bardzo przyjemny. No, różany, delikatny zapach. Numerek 21 i kończymy pierwszą szufladę. Numerek 21 i... o, krem do rąk. Drugi krem do rąk, fajnie, bo coś... jesteśmy przy numerku 21 i był tylko jeden krem do rąk na razie. W końcu drugi, o zapachu też róży, czyli mamy peeling do ciała, żel i teraz krem do rąk. Te kremy naprawdę Wam polecam, ja w tamtym roku te kremy miałam wszędzie pochowane właśnie, po różnych torebkach, w domu kilka było, bo w tym kalendarzu z tamtego roku było ich naprawdę sporo. Numerek 22 tutaj jest. O, numerek 24, 25 tutaj są te ostatnie, więc no jestem najbardziej ich ciekawa. Numerek 22. Coś lekkiego, duże opakowanie, obstawiam maskę. A Wy? Tak. I maska. Mamy maskę z witaminą E, czyli identycznie jak w tamtym roku, witamina C, witamina E, ale nowość, maska z OLS-em, więc fajnie. Naprawdę, te maski są bardzo dobrej jakości i naprawdę, no, nie zapychają skóry, widać od razu po nich efekt, więc naprawdę Wam polecam. Numerek 23 i kończymy już niestety też drugą półeczkę. Za szybko to zleciało, jak zawsze. Jakoś tak, nie wiem, na koniec zawsze jest smutno. I numerek 23. Masełko chyba do ciała, tak. Masło do ciała o zapachu po prostu masełka Shea, czyli takie delikatne znowu, delikatny znowu zapach. W tamtym roku też był naprawdę, no, te masła... Ja je też dosyć szybko w tamtym roku skończyłam, ale mówię Wam, one szybko się wchłaniają, w ogóle nie są takie lepkie i no widzę różnicę po stosowaniu masełek, a takich zwykłych balsamów z drogerii, że te balsamy rzeczywiście, te masełka są lepsze po prostu niż te balsamy, naprawdę, fajniej odżywiają tą skórę. Zazwyczaj przy kalendarzach adwentowych mamy 24 okienka, 25 to jest rzadkość, więc bardzo fajnie, że no 24 numerek nie jest ostatni. Nim, więc coś tam jeszcze jest, ale zaczniemy sobie właśnie od tego numerka 24. I to wygląda po prostu jak jakiś serum, ale jest to, tutaj jest napisane, że jest to nanoc. Z jednym ze składników jest węgiel, więc coś jest takiego do cery właśnie tłustej, tak samo jak ta maska była. Jest to do cery tłustej, mieszanej, więc takie po prostu oczyszczające i pewnie powodujące tą... poprawę, tą regulację naszych gruczołów łojowych, żeby po prostu mniej wydzielały tego łoju. Bardzo płynne to jest, widzę. Dobra, kropelka. Tak, to jest takie... do końca to nie jest serum, tutaj jest napisane, że jest to po prostu peeling na noc. Pachnie tak samo jak ta maska, no tak wiecie, trochę algowo, trochę jak glinka, ale szybko bardzo się wchłania. Jest to peeling, który nie wiem, czy możemy nakładać pod krem na noc, tego jeszcze nie jestem pewna, ale chętnie wypróbuję, bo jest to coś na noc, więc no, coś innego niż krem, więc bardzo fajnie. No, jestem pod wrażeniem, bo dosyć spora buteleczka. Myślę, że długo nam starczy, bo naprawdę nałożyłam sobie delikatnie taką małą kropeczkę, a ona bardzo się rozsmarowała w ogóle, więc myślę, że to będzie produkt wydajny. Bardzo fajny. No dobra, czyli numerek 24 myślę, że jest naprawdę okej. Okay. No to ciekawe, co jest po 25. Kurczę, jakie duże to jest. I to jest coś do masażu. I jest to żel do masażu ciała nawilżający.
25 numer i zawsze czekamy na coś takiego, co będzie takie no wow, że po prostu wiecie, no ucieszycie się, że macie ten kalendarz adwentowy, czekacie w ogóle normalnie przez kalendarz adwentowy, otwieramy sobie dzień po dniu na spokojnie i czekamy na ten ostatni numer, a tutaj coś takiego i w ogóle to mega śmierdzi ziołowo. Pachnie jak Amol z Jagermeisterem, coś tego typu, no taka ziołowa po prostu, więc no dziwne, może jest skuteczne, bo ogólnie no Amol czasami używam, lubię stosować Amol. Ale no nie wiem, może tak samo tutaj, może to jakoś, nie wiem, działa rozgrzewająco właśnie, nie wiem, czegoś takiego nie stosowałam. No ale dziwna rzecz pod numerem 25, nie wiem, ma to działać leczniczo, coś tego typu. Ale zobaczmy sobie jeszcze właśnie, jakie to jest, jest strasznie tłuste. No ale naprawdę to nie pachnie za fajnie, pachnie no... ziołowo, już Amol lepiej pachnie, naprawdę. Podsumowując, zaczniemy sobie od plusów. Kalendarz na pewno sprawdzi się jako prezent dla osób, które znają tą firmę, ale dla osób też, które jeszcze nie miały z nią do czynienia, bo naprawdę jest spory wybór tych produktów, więc każdy coś znajdzie dla siebie i też wypróbuje na pewno rzeczy, których wcześniej nie stosował. Kolejnym plusem jest to, że mamy kosmetyki o różnej pojemności, więc będziemy mogli testować sobie te kosmetyki przez jakiś okres czasu. Możemy sobie zrobić taką mini pielęgnację. Nie są to pojemności takich typowych testerów, tylko będziemy właśnie używać te kosmetyki przez jakiś czas. Ale to są wszystkie już plusy niestety. Teraz przejdziemy sobie już do minusów i największym minusem tego kalendarza adwentowego jest po prostu jego cena. Kosztuje on 500 zł. To jest naprawdę sporo w tych czasach za kalendarz adwentowy. I ogólnie jestem zadowolona z tych produktów. Bardzo fajnie, coś przetestuję sobie nowego właśnie, ale za tą cenę oczekujemy czegoś więcej. Mam taki dosyć spory niedosyt po otwarciu tego kalendarza adwentowego. Nie było takiej rzeczy, która by zrobiła na mnie naprawdę jakieś wrażenie. Czegoś, co daje efekt wow. No zabrakło mi tego po prostu. Moje zdanie już znacie. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tegorocznym kalendarzu od The Body Shop. A na dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym openingu. Cześć!